European Union is one of the biggest democracies in the world. As a European citizen, you can have an impact on the people who represent you. The European Parliament is the only directly elected institution in which 766 members are elected every 5 years from the 28 member states. In all member states, the voting age is 18, with the exception of Austria, where it is 16. Members of the European Parliament are organised into different parliamentary groups and sit according to political allegiance. Currently, 51 members represent Poland. The largest political group in the Parliament is EPP, European People's Party, Christian Democrats. MEP Gozryw is a vice chair who represents the Polish People's Party in a Polish delegation of the EPP group. Każdego tygodnia przed sesją, a w przyszłym tygodniu mamy sesję plenarną w Strasburgu, spotykamy się, aby porozmawiać i uzgodnić stanowiska w tych wszystkich sprawach, które będą prezentowane na posiedzeniu plenarnym. Kto zabiera głos, jakie są raporty, jakie są problematyczne sprawy w tych raportach, co jest ważne dla Polski. As the Vice Chancellor of the Subcommittee on Human Rights and a member of Committee on Foreign Affairs, he is deeply involved in international, European and also domestic issues. Parlament Europejski to jest takie miejsce, w którym praca ma co prawda charakter indywidualny, bo każdy z nas ma mandat poselski, ale tak naprawdę jest to praca zespołowa. Żeby tu osiągnąć sukces, to należy w sposób zespołowy pracować nad konkretnymi projektami dyrektyw czy rozporządzeń, konkretnymi raportami, bowiem ta praca nie odbywa się tylko w jednej komisji. Częstokroć nad tą samą sprawą pracują 3, 4, a nieraz 5 komisji, a w wypadku budżetu wszystkie. The MEP divides his time between Brussels, Strasbourg and his constituencies. In Brussels, he attends meetings of the parliamentary committees and political groups and additional plenary sittings. In Strasbourg, he attends 12 plenary sittings. Members of the European Parliament influence every area of the day-to-day life of the European public, the environment, consumer protection, transport, as well as education, culture and health. Jesteśmy przed salą 6Q2. To jest sala, w której obraduje grupa robocza Europejskiej Partii Ludowej w sprawach, które dotyczą środowiska i spraw ekonomicznych. W chwili obecnej trwa ogromnie gorąca dyskusja, jak zachować się w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, w sprawie tak zwanego backloadingu. Znajdujemy się na trzecim piętrze Parlamentu Europejskiego. Czasami nazywamy pieszczotliwie to miejsce rynkiem, albo miejscem przy skrzynkach, albo przy voxboxie, dlatego że z tyłu rejestrowane są audycje radiowe, telewizyjne. Raz w miesiącu właśnie z tego miejsca wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski zasiadają przy mikrofonach i pani redaktor Nina Nowakowska przepytuje nas, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Tą przestrzenią przechodzi się do sali plenarnej. Proszę zauważyć, że na ścianie znajduje się charakterystyczny znaczek wskazujący, że tam znajduje się sala plenarna. Raz w miesiącu również tutaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbywa się tak zwana minisesja, nazwana krótką sesją, short session, która odbywa się jedno popołudnie w środę oraz przedpołudnie w czwartek. Wyszliśmy na pierwsze piętro. Za mną w tle widzicie Państwo wejście do Parlamentu Europejskiego od strony Placu Luksemburskiego. Ale tak naprawdę to widać za nami część Esplanady Solidarności. Wydaje mi się, że to ważny fakt, że tutaj, tuż przy Parlamencie Europejskim, dokonania polskiej Solidarności znalazły miejsce w nazwie tej przestrzeni, która należy do miasta Brukseli. As an MEP from the Greater Poland area, he actively promotes not only his country, but also the region that he comes from. W tej sali odbywają się
bardzo oficjalne ceremonie, które nie są związane wprost z obradami. Ja też byłem tutaj organizatorem w trakcie polskiej prezydencji wydarzenia, które nazywało się Kaliskie Wesele. Chcieliśmy pokazać tradycję, współczesność i również ludzi oraz firmy, również samorządy z południowej Wielkopolski, które nazwaliśmy tak ogólnie Kaliskim Weselem, no bo wesele, jak wesele, to zaprasza się gości. A jak zaprasza się gości, to również ich się część po pierwsze obdarowuje, po drugie również ich się przyjmuje przy stole. It was not the only event organized by the MEP. Apart from the exhibitions, as a vice chair of the Subcommittee on Human Rights, he organizes annual Eastern Partnership Ombudsman's meetings. Chcę wspomnieć o roku Janusza Korczaka i o wydarzeniu, które miało tutaj miejsce, wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi. Również mamy taką swoją tutaj polską specjalność, którą rozpoczęłam, ale są to spotkania rzeczników praw obywatelskich krajów Partnerstwa Wschodniego. W ogóle cała ta inicjatywa dotycząca współpracy z krajem Partnerstwa Wschodniego i pokazania najlepszych praktyk w zakresie praw człowieka. I tutaj w Brukseli te spotkania się odbyły w ramach podkomisji praw człowieka. MEP Grzyb is very open on a dialogue with young people. He encourages them to cooperate and actively participate in the European life. Przyjmuję każdego miesiąca dwóch, trzech stażystów przez ten okres 4 lat. To jest ponad 50 młodych osób, absolwentów wyższych studiów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Mamy licznych odwiedzających nas tutaj gości, nie tylko z okręgu wyborczego, ale w ogóle z całej Polski. Wydaje mi się, że to ta funkcja związana z popularyzacją informacji o tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski, jak decyzje tutaj podejmowane wpływają na życie obywateli i całych państw, chyba w najlepszy sposób może być przekazana, kiedy osobiście odwiedzają tę instytucję. Chciałbym, kończąc oprowadzenie po Parlamencie Europejskim, życzyć Państwu miłych wrażeń i do zobaczenia w kraju. We encourage everyone to participate in the elections, especially those who for the first time have an opportunity to vote. The next European election will take place on the 25th of May 2014.